który wie, jak uczyć tego zawodu, co jest wymagane, jak przygotować ucznia do egzaminu. I wreszcie taki pakiet różnych dobrych praktyk, które pozwolą na to, żeby szkoły skorzystały z podpowiedzi, jak nawiązywać umowy z lokalnymi przedsiębiorcami, z wielkimi zakładami pracy, organizując praktykę uczniowską i prosząc o wyposażenie pracowni. Dlatego, że niektóre urządzenia są tak drogie, a to będzie się opłacać, że nie może sobie szkoła czy organ prowadzący pozwolić na zakupienie. A dla pracodawcy powinna być to wymierna korzyść w postaci tego, że nie będzie już musiał pracodawca przyuczać ucznia, pracownika, tylko będzie miał osobę, która wejdzie i będzie wiedziała, jak pracować na danym stanowisku pracy. To też są ogromne oszczędności dla zakładów pracy. I przedsiębiorcy, zakłady pracy o tym wiedzą i chętnie z taką ofertą wyjdą do szkół, które poważnie traktują kształcenie zawodowe. Oczywiście jest też tutaj bardzo ważna reforma systemu informacji oświatowej. Z tym mamy problem konstytucyjny, ponieważ w tym systemie informacji oświatowej tam się przeciąga ta sprawa właśnie procedowania. Istnieją tak zwane zbieranie danych wrażliwych, które podlegają szczególnej ochronie i z tym się musimy uporać, w taki sposób to zapisać w ustawie, żeby ta ustawa była konstytucyjna, ale ona jest niezmiernie ważna. Niezmiernie ważna jest ta ustawa dla ministerstwa, które musi planować politykę edukacyjną państwa. Niezmiernie ważna jest dla organu prowadzącego i niezmiernie ważna dla szkoły, bo szkoła w tym systemie odnajdzie odpowiedzi na wszystkie pytania o tym, jaka jest wartość edukacyjna dodana, chociaż to już jest prowadzone, jaka populacja uczniów, jakie losy absolwentów, tam będzie wszystko wprowadzone, jakie szkoły uczniowie wybierają i tak dalej. Ten system jest niezbędny również po to, abyśmy mieli bardzo prosty sposób, już na początku września, dane, że wszyscy uczniowie, których obowiązuje właśnie szkoła, czyli którzy realizują obowiązek szkoły, są w systemie. Bo nie może się zdarzyć coś takiego, że my nie wiemy, gdzie dany uczeń jest, on jest poza systemem na skutek decyzji rodziców, samego ucznia, różne rzeczy mamy w życiu. My szczycimy się jako Polska w Europie tym, że u nas mamy najmniejszy procent uczniów, którzy są poza systemem szkolnym. Jesteśmy właściwie przykładem dla Europy. To pytają nas właśnie, jak to działa u nas, że u nas uczniowie uczą się do 18, do 17 roku życia, rzadko do 16 roku życia, prawda? Jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby taką Hiszpanię, która o wiele większe nakłady ma na edukację, czy Wielką Brytanię, to tam 32-33% najmniejszych uczniów pozostaje poza systemem szkolnym, czyli nie uczą się. Młodzi ludzie kończą, jakbyśmy, gdyby to obrazowo powiedzieć, właściwie edukację na szkole podstawowej. To jest dramat dla tych krajów. Bo to oznacza zastój i brak rozwoju dla społeczeństwa. Bo musimy sobie wszyscy zdawać sprawę, że nauczanie oświata jest absolutnym fundamentem rozwoju każdego społeczeństwa. Bez nowoczesnej edukacji, bez jakości tej edukacji, a na to będziemy kładli nacisk, również w szkolnictwie zawodowym, nie ma rozwoju kraju, nie ma rozwoju Polski. To od uczniów, nauczycieli, od trafnie podejmowanych decyzji zależy nasza przyszłość. I o tym jestem absolutnie przekonana, stąd dzisiejsze spotkanie i dyskusja. Ja zaprosiłam na to spotkanie z kilku powiatów, z Niżańskiego, ze Starogórskiego i częściowo Starnobrzyskiego, dyrektorów szkół. Przy okazji tej uroczystości chciałam właśnie tu, w tej szkole, w której się dużo dobrego dzieje, podyskutować o szkolnictwie zawodowym. Również dlatego, że najwyższy czas, żeby ten rynek edukacyjny w tych powiatach, które ze sobą sąsiadują, uporządkować. Żeby szkoły nie konkurowały na kierunki, tylko na zróżnicowaną ofertę. Jeżeli tego nie zrobimy, to dotyczy również uczelni wyższych. W wyniku niżu demograficznego będziemy zamykać również szkoły średnie. I o tym Państwo musicie wiedzieć. A ponadto uczeń, jeżeli ma do wyboru i rodzic, to naprawdę może siebie realizować od początku dobrze. Oczywiście resztę problemów dyskusji nie chciałabym już przeciągać. Ja mam nadzieję, że wszyscy dojrzejemy do tego właśnie, żeby ze sobą rozmawiać, planować wspólnie. Tym bardziej, że Nisko, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Rudnik, dodałabym jeszcze, to jak aglomeracja śląska. I tak będziemy funkcjonować i powiatowo, i miejsko. Będziemy razem,
powinniśmy razem planować i będziemy bardziej skuteczni również w pozyskiwaniu atrakcyjnych przedsiębiorców, którzy będą tworzyć atrakcyjne miejsca i dobrze płatne pracy dla naszych dzieci. Dziękuję bardzo.